Przygoda w górach. Ścieżka turystyczna, edukacyjna, przygoda w górach. Ma 1,5 km, prowadzona jest w większości po starym torze bobslejowym. Idąc nią poczujesz bliskość lasu, gdyż nie zmienialiśmy jej naturalnego charakteru. No i bardzo fajnie, to idziemy ją odkryć. Także pokażemy wam, jak ona wygląda. Idziemy na tą ścieżkę edukacyjną. I tak jak tutaj było napisane na tablicy informacyjnej, to przebiega ona w większości po dawnym torze bobslejowym. Tutaj zaraz mamy pierwszą atrakcję i pierwszy obiekt do zobaczenia. A teraz trzeba przejść po takim mostku. Mruczek! A gdzie masz szyszkę? I o co tutaj chodzi w tym domku? Dom przysupowy. Wędrując przez Polskę, Saksonię i Czechy, zauważysz charakterystyczne dla regionu Łużyc Górnych domy przysupowe. Aha, budowane rozpoczynają od części murowanej oraz wykopania piwnicy pod częścią mieszkalną. Aby chronić przysupy przed wilgocią, stawiano je na wystających z ziemi kamieniach. Potem budowano górną część i konstrukcję. Aha, i tędy uchodzi tu, tak? Słabiutko. Pięknie. Dobra, tutaj o co chodzi? Martwy las. Aha, to jakaś katastrofa była ekologiczna. Paprotki. Klęska ekologiczna. W latach 80. ubiegłego wieku w górach izerskich miała miejsce największa klęska ekologiczna Europy. 15 tysięcy hektarów lasów zostało dotknięte tak zwaną chorobą spiralną i przestało istnieć. No to nieźle. No tu widzę, ktoś upiększył dekorację i jabłuszka to zakłada. No nic, idziemy dalej zobaczyć. A ten szlak jest poprowadzony dawnym torem bobslejowym. Kiedyś tu był i później to się zaniedbało, no i teraz poprowadzili ścieżkę. Także pomysł dobry. Wicher. A cóż to za tajemniczy domek? Noc za dnia. Zaledwie nieco ponad 100 lat temu każdy wchodząc przed swój dom w pogodną noc mógł na niebie zobaczyć tysiące gwiazd i drogę mleczną. Dzisiaj już tak nie jest. Aha. Przyczyną tego jest zanieczyszczenie światłem. Dobra, to idziemy zobaczyć do środka, jak to wygląda. Czyli takie astronomiczne, ale obserwatorium. To takie zabiutko to wygląda, bo przechodzi światło przez te otworki, bo musiał być bardziej ciemno. No nic, idziemy oglądać dalej. Tutaj co to jest?
model skoczy na ciarstwo. Sieradów syną ze sportów zimowych, uprawiano sameczkarstwo, narciarstwo oraz skoki. Mruczek, chcesz zjechać? Mhm. Ze skoczni. A tu jest druga. Mhm. Nie wybiła się. Dobra. Idziemy dalej. Myślałem, że tutaj może jest jakaś skocznia. Ona jest tam koło ciebie. Mhm. Ej, hop. Chciałem zobaczyć, co tam. Hop, hop. Mrucz skoczył. A to nie jest ten, co tutaj właśnie idziemy nim? W tym miejscu przechodził profesjonalny tor bobslejowy. Zwróć uwagę na wysoko usypaną bandę z ziemi, znajdującą się w zasięgu twojego wzroku. To zakręt toru. Długość toru 2,5 km i różnica poziomu 235 metrów. Składał się z 6 zakrętów. Aha, i takie pierwsze stare te były. Sanki. Sieradowscy saneczkarze trenowali na torze, odnosili sukcesy do lat 90. XX wieku, proszę. Od XV i XVI wieku drwale na rogatych saniach zwozili drewno z gór. Okrągłego, żeby było. No to moneta jest okrągła. A, bo to igliwie tu chodzi. To jest za mały kąt. Heiner Boese. To zostaje na pamiątkę. Tu jest. Tam mam bliziutko 20 metrów. Ale błocko. Inwestor Wilni Marzenia. Mecenas kurortu Świeradów. 1912. Poległ. No dobra. To idziemy dalej ścieżką. Ten. Mrucz. Chodź. Szybko. No, błotko jest niezłe. Te skałki też tu robią.
i tu jest ten zakręt prawy toru bobslejowego. Tutaj dokładnie tak o. Widać, że idzie tutaj spore nachylenie, żeby przytrzymał tanki. No ładnie. Jak on szedł tutaj? No. Tak. Tutaj lewy był. No, widać taką lewą. I tu potem w prawo przechodzi. Co to za sowa? O, jak siusia nie topesz? No więc wisząc głową w dół wcale nie siusia, tak tylko jednak się odwraca. Mhm. Czyli nie leje sobie na głowę. Nie. No to świetnie. Zwierzęta nocy. Sówki. Idziemy dalej zobaczyć co tu jest. Wow. Ale nie toper. No jest takie echo, Maja. No. Nie, no jest echo takie rzeczywiście, oj, to można się zapuścić taki zaułeczek. Dobra. Wychodzimy od tych nietoperzy. A tutaj przebiega jedna z tras Intraku. Jako na mrowisko, tak była nazwa. Mostek i tam dalej sobie. Czerwona trasa. Patrzymy tu na tablicę. Jakie to drzewo. Jodełka, tak. To są drzewina. Świerk akurat. Modrzew. Dom. Tu jest przekrój ziemi. Jakiś tajny tunel. Ale tu jest pęknięte też. Może i było, ale... Ła. Co jest pod ziemią? Cóż jest w tych górach izerskich? Rzeka Izera, torfowiska. Owadożerne rośliny. Aha. Czyli tam za tą szybą pękniętą można było zobaczyć przekrój. Mhm. Podłoże mineralne, torf. No to niestety nie zobaczymy. Jak mądrze zarządzać lasem. Można to obracać sobie. Drzewa są ścinane, gdy osiągną dojrzałość. Pozyskanie drewna i ciszy związane z odnowieniem lasu. Wiadomo. Ważny dokument. Ilość planowanego pozyskania drewna określona jest w planie urządzania lasu. 10 lat. Dalej.
Priorytetem leśników jest trwałość lasów, zapewnienie ludziom drewna. Ekstra. Nie ciąć więcej niż przyrośnie. Gospodarka prowadzona przez leśników jest trwała i zrównoważona. A tutaj co mamy? Produkcję drewna. Drewno oprócz kamienia było pierwszym najważniejszym surowcem ludków. Szacuje się, że lasy są źródłem utrzymania dla kilkuset tysięcy osób i rodzin. Sam przemysł drzewny daje pracę ponad 300 tysiącom pracowników. Niezbędny do życia większości organizmów. Stabilizuje skład atmosfery, kształtuje klimat. Lasy odgrywają istotną rolę w krążeniu węgla. Funkcja przyrodnicza lasów polega na ochronie życia miliardów organizmów. Przebywanie w lesie jest zdrowe. Dzięki olejkom eterycznym wydzielanym głównie przez drzewa iglaste w leśnym powietrzu znajduje się 50-70 razy mniej drobnoustrojów niż w mieście. No i też pięknie. W nadleśnictwach prowadzi się edukację leśną. Edukatorzy leśni prowadzą zajęcia m.in. z bezpiecznego zachowania się w lesie. No i bajeczka, to trzeba odpychać teraz. I wciągać przy ich latach olejki eteryczne. A no to ten leśny tutaj, ta część tego przechodzi w asfalt tutaj. Nie, no to jest podroga na ten. No, tam wieżę, tak. Meteo. Skąd wiemy, jaka będzie pogoda? Region gór izerskich charakteryzuje się bardzo surowym klimatem. Są to pierwsze góry na drodze wilgotnego frontu atlantyckiego. Charakteryzują się dużą ilością opadów, śnieg zalega od 3 do 7 miesięcy, 240 dni mglistych, niskie temperatury, przymrozki, silne wiatry. No to pięknie. A czy sprzęt działa? Nie. Niestety nie działa. Dzięki surowym warunkom atmosferycznym w górach izerskich powstały torfowiska. W najwyższych partiach gór nawet w sierpniu nad ranem można notować temperaturę poniżej zera. Ciepły, suchy, porywisty wiatr wiejący z gór nazywany jest fenem. Takie wiatry mogą spowodować znaczne podniesienie temperatury.